Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Divina, 19 niedzielę w ciągu roku. Dzisiaj naprawdę bardzo wakacyjnie. Pozdrawiamy z Łodzi, a dzisiaj będzie o uczniach, którzy płyną łodzią z Ewangelii Mateuszowej z 14 rozdziału. Ksiądz Grzegorz Chudek, ksiądz Maciej Warowny i ksiądz Robert Muszyński. Posłuchajcie tekstu Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 14, wersety od 22 do 33. Zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumem. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami. To wiatr był przeciwny, lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Mamy ciekawą sytuację, bo zaraz przynaglił uczniów, to znaczy po rozmnożeniu chleba, gdzie nakarmił 5000 mężczyzn plus kobiety i dzieci. Ciekawe, że tak jak wcześniej uczniowie chcieli oddalić te tłumy, a teraz prawdopodobnie chcieli z nimi zostać, Jezus ich dosłownie przymusił, żeby odpłynęli. Tymczasem On sam chciał, żeby te tłumy zostały, bo chciał je nakarmić, ale teraz je odprawia. Ale potem poszedł na górę, żeby się modlić. Ciekawy kontekst tej sytuacji, która się dzieje na Morzu Tyberiackim. Ważny jest znak intymności z Ojcem. Jezus, który nie czyni niczego bez relacji z Ojcem. I sam to powtarza i tutaj widzimy, można powiedzieć, no Syn Boży, ale po co ma się modlić? On żyje świadomością tego, kim jest. A jednak Mateusz nam pokazuje Jezusa, który ma czas specjalnie tylko na ten cel. Być, trwać w komunii z Ojcem. Bo to jest sens modlitwy. Jakby Jezus specjalnie gasi ten taki zapał uczniów, żeby im pokazać coś więcej. Coś zupełnie innego. Wysyła ich, żeby płynęli. Ciekawe, że nocą. Że mają się udać na to jezioro, na tą wodę i płynąć przez całą noc. Drugi brzeg, znak życia wiecznego, pokarm na tą drogę, chleb rozmnożony i noc. Kontekst życia, w którym dzieją się rzeczy trudne, w którym stajemy do zmagania w ciemności, często nie wiedząc, gdzie idziemy, A Jezus gdzieś sobie zostaje. Wydaje się, że go nie ma. Czytałem, padło co kontekst w zeszłym tygodniu. Maciek dużo mówił o Ewangelii w tamtym tygodniu, o kontekście. W stosunku do tej niedzieli, którą teraz mamy, kontekst jest przemienienie Pańskie. Czyli Jezus pokazuje swoje boskie oblicze, że jest Bogiem. Sama Ewangelia, gdzie Jezus chodzi po wodzie, czyli czyni coś
nieprawdopodobnego. I mamy jeszcze sobotę, popularnie zwane w niebowzięcie na święcenie Marii Panny, ale jeszcze to są z dawnej historii znane zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. My wiemy, że gdzie jest grób, gdzie jest miejsce, gdzie umarła, ale zawsze chrześcijanie nazywali to święto zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. Czyli ten kontekst, który mówi o wieczności. Ja może nie znam się na tym dobrze, ale często czytając Pismo Święte i kiedy jest słowo życie, bardzo często w nawiasie jest napisane wieczne. I nie pamiętam, kogo czytałem, nie wiem, czy to jest naprawdę prawda, ale na pewno, szczególnie w Nowym Testamencie, kiedy się pojawia słowo życie, to znaczy życie wieczne. Że to jest podstawowa rzecz. Kiedy słyszymy słowo życie, to jest życie wieczne. Nie życie tu. To, co o czym mówi Maciej, przejście do tego, że jesteśmy stworzeni do życia wiecznego, że to rozmnożenie chleba, Eucharystię, to, że Jezus się ukazuje uczniom, że jest ponad tym wszystkim, że my jesteśmy stworzeni do czegoś naprawdę. Pan Bóg nas powołuje, Jezus Chrystus, do chodzenia powodu, żebyśmy chodzili ponad śmiercią, na pewno ponad śmiercią, ale szczególnie teraz w tym czasie myślę, że jest ważne to słowo, abyśmy chodzili ponad strachem przed śmiercią, że chrześcijanie mają tę łaskę i ten dar, że Jezus Chrystus zwyciężył. Rzeczywiście, jeśli patrzymy na chociażby Stary Testament, no to są postaci typu Mojżesz, który otwiera Morze Czerwone, czy prorok Eliasz, który otwiera rzekę Jordan i można przejść suchą nogą, ale nigdzie nie ma mowy w Starym Testamencie o tym, że ktoś idzie po wodzie. To jest przywilej absolutnie boski. I druga rzecz to woda, zwłaszcza morze, zawsze będzie oznaczało, miało to znaczenie otchłani, właściwie wód śmierci, nie? Że tam nie ma życia. Życie owszem jest, ale to nie jest życie, miejsce życia człowieka. Teraz, kiedy Jezus idzie po tej wodzie do uczniów, to jest pewien dla nich wielki znak panowania nad czymś, co dla człowieka zawsze oznaczało śmierć. Trzeba pamiętać, że Żydzi nie są narodem żeglarzy i dla nich morze zawsze było to synonimem niebezpieczeństwa, poważnego zagrożenia. Ale każda Ewangelia to jest Ewangelia, która nas inicjuje, wprowadza w głębie wiary. I teraz ja sobie postawiłem pytanie, po co taki znak, w którym no, widzimy Jezus, patrzcie, ja tu chodzę po wodzie, wy tego nie potraficie, ale jeśli mi zaufacie, to taki trochę cud dla cudu. Ale jeśli odczytamy tę Ewangelię w kluczu inicjacji, czyli w kluczu prowadzenia ku wierze, ku zaufaniu, poprzez symbol śmierci wyrażonej w wodzie i w nocy, chrześcijanin jest wprowadzany do tego, żeby panował nad tą rzeczywistością. Nawet jeśli nie do mnie należy wybór momentu mojej śmierci, nie mogę sprawić, żeby te rzeczywistości śmierci, jakiegoś zagrożenia mnie nie dotykały, ale nad nimi panuję poprzez wiarę. I Piotr jest tutaj genialnym przykładem. I kolejny raz widzimy Piotra też z jego bardzo słabą wiarą. To znaczy, on chce, ma poryw serca, ale musi dojrzeć do tego, że to nie on może to sprawić. I to słowo, które właściwie jeszcze inaczej, pewnie sprawdza nie? Jezusa. Jeśli to ty jesteś, bo Jezus mówi, nie bójcie się, to ja jestem. Jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie. Można powiedzieć, oczekuje, wystawia Jezusa na, czy nawet samego siebie, na pewną próbę. Każ mi przyjść do siebie. I teraz Jezus mówi, przyjdź, nie? To jest imperatyw, masz to zrobić. Ale to przywołuje też niewiarę Tomasza po zmartwychwstaniu. Jeśli nie włożę palca w rany, jeśli nie włożę ręki w bok, nie uwierzę. I tu Piotra widzimy w podobnej sytuacji. To mówi, no nie,
Jeśli to ty jesteś rzeczywiście, to ja będę mógł... Ciekawe, że tylko Piotr ma takie pragnienie, żeby wyjść i pójść do Jezusa. Pozostali siedzą w łodzi. A może to chodzi tylko i wyłącznie o figurę Piotra? To znaczy on w imieniu wszystkich, w nim wszyscy tego doświadczają, w nim wszyscy to przeżywają. Dlaczego w takim razie Piotr może dojść aż do Jezusa? Bo kiedy dotarł do Jezusa, idzie po wodzie. Jakim sposobem nie nagle dało? Przestał patrzeć na Jezusa, zaczął patrzeć na rzeczywistość. Mówi, nie no, tu się, to jest wariackie. To, co ja robię, to jest wariackie. I teraz wielokrotnie znajdujemy u świętych mowę o tym, że świętość jest szaleństwem. Szaleństwem jest krzyż. Szaleństwem jest miłość, która daje się za darmo. Szaleństwem jest totalne zaufanie do Boga, w którym nasz rozum ma uznać się niewystarczający wobec do wiary, w stosunku do wiary. To jest szaleństwo. Czyli widzimy z jednej strony Jezusa, który najpierw gasi ten entuzjazm uczniów, którzy by chcieli się cieszyć tym cudem i cieszyć się razem z ludźmi, by przymusza ich dosłownie, żeby wsiedli do łodzi i wysyła ich w kompletną ciemność, bo jest noc, i wysyła ich w miejsce, gdzie no, jest absolutne zagrożenie ich życia. Nie? Przychodzi do nich od czwartej straży, czyli między 3 a 6 rano. To jest taki najtrudniejszy czas nocy. Po co? Żeby doświadczyć, czy pomóc im doświadczyć wiary? Żeby tamten znak chleba jakby nie został w jakiejś płaszczyźnie takiej, tej wierzchniej, tylko żeby dać im dotrzeć o wiele głębiej do spotkania z Jezusem, kim On jest, żeby Go poznali. A jeśli po prostu ten chleb to jest pokarm, który Jezus daje właśnie na taką drogę. Ten rozmnożony chleb nie jest po to, żeby teraz zasiąść i świętować moc Jezusa, który nam daje obfitość chleba z tego, co my nie mamy, ale ten chleb jest dany po to, żeby uczniowie mogli wsiąść i teraz Jezus odprawia, nie odprawia tłumu w nocy, odprawia ich gdzieś tam wieczorem, czyli uczniowie zmagają się całą noc w łodzi. Ta droga nie jest króciutka, to nie jest jakiś tam przepłynie pół godziny i znajdziemy się na drugim brzegu. Oni rzeczywiście walczą, zmagają się i w tym zmaganiu bez Jezusa nic nie wyjdzie. Znaczy ja myślę, że jest coś takiego w nas, w każdym człowieku, we mnie, że my byśmy chcieli mieć pewną pewność, jeśli w ogóle coś takiego, żebym nie musiał wybierać. W ogóle powiem, żebym nie musiał wybierać. I tutaj było kilkakrotnie użyte słowo, że zostali przymuszeni. Ale w tym kontekście, że Jezus przymusza uczniów, żeby oni odeszli, żeby weszli w tą walkę pewną, bo naprawdę zostawia nas w całkowitej wolności. Nie chcę, żebyśmy szli za Nim dlatego, że kupiliśmy coś dobrego i tam jest fajnie, nie? Ale to jest, nie wiem, czy potrafię to wyjaśnić i dobrze powiedzieć, ale przynajmniej ja to rozumiem tak dla siebie, że Pan Bóg zostawia nas, chce nas zostawić w wolności apostołów, że są wolni, że to potrzebne jest to właśnie, Pan Bóg tak nas prowadzi, daje te wszystkie historie, wydarzenia naszego życia, żeby doprowadzić tego Piotra do tego, żeby chciał się przekonać po prostu, czy ten Pan Bóg jest, czy to jest rzeczywiście Jezus. I mówi, jeśli jesteś Ty, pozwól mi przyjść, żebyśmy chcieli spróbować, bo jeśli nie zrobimy tego kroku... A nawet każ mi. Każ mi. Rozkaż mi, żebym to zrobił. Nie, nic, nie, o niczym się nie przekonamy. Ja pamiętam słowa świętego Jana Pawła II, który mówił o bogatym młodzieńcu, do którego Jezus mówi, jak chcesz osiągnąć rzeczywiście tą świętość, też iść za mną, iść, sprzedaj wszystko, co masz. I on odszedł zasmucony. I to chyba przekroczyć punkt nadziei. Nie pamiętam, gdzie święty Jan Paweł II to powiedział. I mówi, jeśli chrześcijanin nie ma tego doświadczenia, tego ryzyka, tego rzucenia się w ręce Boga, tego wyrzeczenia się świata,
nie może być chrześcijaninem. Nie może być katolikiem, myślę wtedy, że mówił o tym. Nie może być katolikiem. Bez tego kroku w morze, żeby zobaczyć, że Jezus trzyma nas na swoich rękach, o niczym się nie przekonamy. A dzisiejsze społeczeństwo i my, i ja sam widzę, jak trudno jest zrobić ten krok i zaufać Panu Bogu. Czy mamy to, co przeżywa Piotr, że trochę patrzymy na Jezusa, a za chwilę patrzymy na samych siebie i na świat. I w tym momencie... To jest jedna rzecz, jeden aspekt. Natomiast ja myślę, że jest też poważny problem w naszych sercach z tym, żeby powiedzieć Jezusowi, każ mi to zrobić. To znaczy, zadecyduj ty. Żyjemy w cywilizacji, która ciągle mówi, decyduj sam. Ty jesteś Bogiem, ty wiesz dobrze. Doskonale pamiętam osoby, które mi wykrzykiwały w twarz, że ja wiem najlepiej sam, co jest dla mnie dobre. A Piotr mówi, nie, ty mi każ. Ale to znaczy, jest ryzyko. Ale to jest właśnie ryzyko i my tego ryzyka nie chcemy podejmować. Bo na pewno cię życie zmieni, to jest na 100%. Ale jak mało... ci coś Pan każe i to zaczniesz robić, to... Mało tego, ludzie, przecież my się modlimy modlitwą Ojcze Nasz. Gdzie mówimy, niech się pełni wola Twoja. I modlimy się kilka razy dziennie. I o to prosimy. Każ mi przyjść do siebie. Tak, niech Twoja wola, tylko że my często odmawiamy Ojcze Nasz, mówiąc, niech się Twoja wola spełni, w intencji, że żeby moja wola się wypełniała, żeby Pan Bóg mnie posłuchał. Zobacz, Boże, ile razy Ojcze Nasz odmówiłem, daj mi to, czego ja chcę. A wypowiadamy słowa, Twoja wola mi się spełni. Dlatego nie dzieje się to, co się dzieje z Piotrem. Zostajemy dalej w Łodzi i dalej jesteśmy tymi jedynestoma milczącymi, którzy siedzą w Łodzi przerażeni burzą. Zapraszamy Was, żebyście spróbowali może wrócić do różnych wydarzeń z własnego życia, które są na tyle trudnymi wydarzeniami, że chcemy o nich w ogóle zapomnieć, do nich nie wracać myślą, pamięcią, bo jest to swego rodzaju ciemność, jakaś trauma, jakieś naprawdę trudne doświadczenie. I tak się pomodlić. Panie, każ mi wyjść z tej łodzi, każ mi przyjść do siebie, żeby jakby na nowo się zmierzyć z tymi wodami śmierci, z tą nocą, w którejśmy się znaleźli, żeby w końcu właśnie w tej sytuacji zobaczyć obecnego Pana. To Panie, ratuj. Piękne doświadczenie uzdrowienia wewnętrznego. Myślę, że wielu może ten sposób przeżyć, żeby to coś, to wydarzenie, ta nasza sytuacja taka, która jest naprawdę kompletnie niszcząca nas, nie? Stała się przemieniona, żeby można było razem z uczniami powiedzieć, prawdziwie jesteś Synem Bożym. Jesteś, nie? W mojej historii jesteś. Nigdy Cię nie widziałem, a mogę a chodzić jesteś. Po wodzie, to znaczy mogę wkroczyć w rzeczywistość, która po ludzku zabija, niszczy, w której się ginie, a ja mogę, patrząc na Jezusa, ufając Jego Słowu. To odkrywamy wiarę jako coś absolutnie dynamicznego. To nie jest coś, że ja po prostu przyjmuję za prawdę to i tamto i pewne dogmaty, a widzimy coś zupełnie innego, nie? Że wiara jest absolutnie dynamiczną relacją z Jezusem, nie? Gdzie albo na Niego patrzę i wtedy idę, albo zaczynam patrzeć na siebie i otaczający mnie świat i wtedy tracę ducha. Znaczy ważne jest, myślę, rozumieć ta sytuacja niszcząca nas, że ona, ta sytuacja, wszystko co jest w naszym życiu i to co się teraz dzieje, czy nawet ta pandemia, to nie jest sytuacja niszcząca nas. Ta sytuacja nie przychodzi, żeby nas zniszczyć. Ta sytuacja nas niszczy, kiedy nie patrzymy na Jezusa Chrystusa. I to nie my, i ona rzeczywiście nas niszczy, bo śmierć jest rzeczą straszną, tragiczną, kończącą. A tak naprawdę nie jest. Jest czymś, co przemienia nasze życie na lepsze i jest tym momentem, kiedy rzeczywiście możemy doświadczyć, że Pan Bóg nas wyciąga. Że to nie ja jestem tym, który siebie zbawię, ale On jest tym.
po polsku, nawet się mówi, po serbsku się mówi, że człowiek, który tonie, złapie się nadłamanej słomy. Ale no to słoma, ale u nas człowiek tonący brzytwy się chwyta. To nawet ciężko sobie bez wzdrygnięcia wyobrazić, że ja się złapię za brzytwę. To coś okropnego. Ale jeśli tonę, jeśli widzę, że nie rozumiem i nie mogę ogarnąć sytuacji, no po prostu się złapię. I myślę, że Pan Bóg... I wtedy te wszystkie sytuacje nie są niszczące. One są po to, żeby nas doprowadzić, żebyśmy się rzeczywiście na końcu złapali tego, co to życie daje. Znaczy tego, który to życie daje. Tego, który daje. Pozdrawiamy Was serdecznie, wakacyjnie. Ksiądz Grzegorz Chudek, który jest misjonarzem w Serbii, w Belgradzie. Ksiądz Maciej Warowny, który misjonuje we Francji Południowej, w diecezji Toulon. I ksiądz Robert Muszyński. Ja ciągle w Polsce i Lublin, Wilczopole. A wszyscy, którzy mieszkają w formacji duchowej, macie okazję poznać nowych członków, czy nowych, tych, których do tej pory może nie oglądacie zbyt często, bo są gdzieś dalej, ale Grzegorz zawsze pisze skrutację na każdą niedzielę. Maciej przez wiele, wiele lat, tak można powiedzieć, pisał echo słowa. Także te medytacje na każdy dzień, słowo na każdy dzień. Nie mówiąc o tym, że no, nieustannie pisze różnego rodzaju artykuły. Wszystkim dobrych wakacji. Szczęść Boże.